Hejka, hejka! Mam na imię Ewelina. Witam Was na moim kanale i zapraszam na kolejny film. A w dzisiejszym filmie zapraszam Was do mojej wege spiżarni. Zobaczycie owoce i warzywa, które warto jeść w sezonie letnim. Brzoskwinie z moich ulubionych owoców, jednak w tej formie nie najlepszych. A tutaj mam właśnie jedną z moich właśnie najlepszych form brzoskwin, które lubię, czyli UFO tak zwane. Tutaj mam kolejną rzecz, czyli truskawki. Bardzo fajny letni owoc. A tutaj mamy borówki amerykańskie, czyli przepyszne, smaczne owoce, które są podobne do naszych jagód. I teraz chciałam pokazać wam maliny, czyli moje najgorsze owoce. Bardzo mi maliny. A tutaj kolejna rzecz. Letnie owoce, czyli właśnie śliwki. Można kupić śliwki fioletowe, jak ja to mam, taki ciemny fiolet. A można kupić śliwki żółte. Przyznam się szczerze, żółte są mi tak moimi ulubionymi śliwkami. Mamy kolejne przepyszne owoce. Są to czereśnie. Wiadomo, można też kupić wiśnie, jabłka, czereśnie, takie ciemne, słodkie owoce. Kolejny rzecz, który chciałam pokazać, jest również fajny owoc. Jest to melon. Melon występuje w trzech wersjach, z tego co użyłam. I jest podobność do arbuza. Kolejne owoce, które są łączone z latem, są to ostrężyny. Co ciekawe, również zwane jeżynami. Jeśli ktoś kiedyś miał problem z odróżnieniem tego owoca, no to przyznam się szczerze, że czytałam w internecie, bo sama się temu dziwiłam. Ostatni owoc, który jest znany w sezonie letnim, jest to arbuz. To jest ten cały rok wprawdzie, ale najpyszniejsze są właśnie latem. Są to marchewki. A teraz chciałam pokazać ogórki gruntowe. Nie są to malinowe ogórki. Kolejne rzeczy, które chciałam wam pokazać, są pomidory malinowe. Pomidory są cały rok, ale najlepsze i najsmaczniejsze są latem. Są bardzo słodkie i smaczne. Kolejne warzywo jest to cukinia. Kolejnym warzywem, który jest najlepszy latem, właściwie zawsze jest latem, prędzej niż zimą, jest bakłażan. Ostatnim warzywem, które chciałam wam pokazać, które występuje w szczególności latem, jest to fasolka szparagowa.